To dokładnie to, od tego zaczęłam na swoim doktoracie. I dlatego też stworzyłam Pelvic Life, pracując też z takimi inżynierami ze Stanford, ze Stanów. Tam byłam u nich, oni stworzyli właśnie, są inżynierami, stworzyli urządzenie, które jest taką sondą dopochwową. Ona jest zakładana dopochwowo, dopompowuje się, dostosowuje się do ciała. Tu ktoś pytał, czy można ją stosować w gabinecie. Tak, one są też jako takie narzędzie do gabinetu z barierą można zakładać. I to się zakłada dopochwowo, zakładają to panie, które nie rodziły, rodziły. I to jest taki czujnik. I to tak naprawdę, no to jest najmniejszy problem. Tak naprawdę najważniejsza rzecz to jest aplikacja i portal, ponieważ w aplikacji my opracowaliśmy w zasadzie jako pierwszy taki test mięśni, gdzie mierzymy właśnie ich takie napięcie wstępne, mierzymy siłę, wytrzymałość. I tu widzicie, to widzicie w formie, jak pacjentka tu widzi w formie takich gier trochę, bo jest to taki motyl, który wy sterujecie i macie różne takie animacje i zadania, które musicie zrobić. Natomiast specjaliści widzą to w gabinecie w formie takich wykresów waszych mięśni. I jak widzimy te wykresy waszych mięśni, to możemy wam przyporządkować do tej aplikacji taki indywidualny plan. To się dzieje jakby no zdalnie w sensie, czyli popinamy to z portalu i to się wam pojawia w aplikacji. Tak wygląda ten test, tutaj pewnie wam mało powie, ale generalnie różne kroki i jakby różnie mięśnie działające. To wam pokażę na takim case jednej z pacjentek. Mamy już bardzo dużo tych pacjentek, teraz opisują też jakieś case'y badawcze, ale generalnie zobaczcie przy wytrzymałości, czyli pani miała wlecieć na kwiatek, trzymać na poziomie takim niższym i na wyższym. Patrzcie, jakie poszarpane wykresy, a zobaczmy tutaj, jak to wygląda po 6 tygodniach. Była w stanie ta wytrzymałość, czy to jest bardzo mało po 6 tygodniach. Ta pani dalej się jakby nie rozluźnia po wysokich skurczach, jak widzimy na wykresach, ale już po 6 tygodniach widzimy jakąś zmianę, że coś się poprawia i też pod to możemy dobrać plan, ponieważ no, te parametry mięśni co miesiąc się zmieniają, więc tak naprawdę ten plan jest progresywny, czyli te przeszkody obciążenia w grach są coraz trudniejsze i dostosowane do aktualnego jakby waszego obciążenia, no bo my musimy to no, dosyć precyzyjnie monitorować, bo dostajemy każdy trening, to jest tak telemedycyna. To się właśnie śmiałam, że właśnie tak, to ćwiczy z nami właśnie też prezeska Kwiat Kobiet, to jest taka fundacja kobiet właśnie po histerektomii też. I też taki fajny przykład telemedycyny, bo ćwiczy też z nami właśnie Anka Grzywacz, która też była na naszym webinarze, Sex Coach. Zaczęła w Polsce od wizyty u fizjoterapeuty, teraz mieszka w Szwajcarii i mimo tego, że mieszka w Szwajcarii, to możemy dostawać jej treningi, czyli widzimy, czy wykonała i dalej jakby prowadzić to w sposób zdalny. Ona tylko, kiedy jest w Polsce, może się zgłaszać na wizyty kontrolne. Także prowadzimy bardzo też dużo pań, które nie są w Polsce, to za granicą.